Będzie nowy most koło Garbatki Letniska. Rada Miejska wyda nową książkę o Radomiu. Jak powinna wyglądać ulica Żeromskiego? Dzień dobry, Michał Kaczor, zapraszam na informacje telewizji DAMI. Nowy most nad rzeką Struga Policka w Garbatce Letnisku zastąpi stary i wysłużony obiekt. Podpisana została umowa na jego budowę. Przebudowa dotyczy obiektu znajdującego się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 691 w Garbatce Letnisku w powiecie kozienickim. Powstanie tam nowy jednoprzęsłowy most wraz z chodnikiem. Droga ta jest bardzo ważna dla mieszkańców gminy, bo tak jak wspomniałam, przebiega przez cały jej teren. Tak naprawdę no to serce, można powiedzieć, gminy. Zwarta zabudowa, mieszkańcy od bardzo wielu lat czekają na chodnik, na to, żeby bezpiecznie się poruszać. Jak podkreśla wójt gminy, ta inwestycja to dopiero początek prac związanych z drogą wojewódzką nr 691. Obecnie trwają prace projektowe na przebudowę blisko ponad właściwie 7 km drogi wojewódzkiej tej wspomnianej 691 w miejscowości Garbatka Letnisko i Bąkowiec. Koszt przebudowy mostu to ponad 3 miliony złotych, a środki na realizację inwestycji pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego. Bardzo intensywnie inwestujemy w kwestie drogowe, jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie. Sama ulica Kochanowskiego w dwóch etapach też zrealizowana, więc duże nakłady finansowe, jeżeli chodzi o kwestie inwestycyjne. Umowa z wykonawcą została podpisana przez dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorza Obłękowskiego. Okres, w którym inwestycja ma zostać wykonana, wynosi 7 miesięcy. Rada Miejska w Radomiu przygotowuje się do wydania nowej książki. Pociąg do Radomia będzie historią naszego miasta od momentu pojawienia się w nim kolei, aż po obecne czasy. Książka ma zostać wydana do końca kwietnia bieżącego roku. Czy ona będzie prezentowana jeszcze przed wyborami, czy już po wyborach, tego nie wiem, bo to zależy od autorów, tak? Książka jest gotowa. Publikacja została przygotowana m.in. przez nieżyjącego już Jerzego Kutkowskiego, Marcina Kępę czy Marcina Kucewicza. Będzie nosiła tytuł Pociąg do Radomia. To nie przypadek. Opisujące rozwój Radomia od powstania kolei w naszym mieście i ścieżka, jak to nasze miasto się rozwijało. Wkrótce mają rozpocząć się rozmowy z władzami miasta w sprawie wydania publikacji dla szerszej grupy mieszkańców. Chodzi głównie o wsparcie finansowe. Według zapowiedzi do mieszkańców trafi od 2 do 3 tysięcy egzemplarzy. Będą one rozdawane za darmo. Rafał Foryś zaprosił na debatę Żeroma wczoraj, dziś, jutro, rewitalizacja radomskiego Manhattanu. Eksperci i widzowie dyskutowali o możliwych rozwiązaniach dotyczących przebudowy głównego deptaka miasta. Debatę poprzedził krótki występ artystyczny. Jako pierwszy głos zabrał Ireneusz Jabłoński z Centrum imienia Adama Smitha. W swoim wystąpieniu przywołał przykład Łodzi. Pierwszy aspekt jest właśnie po co i program użytkowy. Drugi to jest, jak to zrealizować w przestrzeni, czyli jak narzędziami ładu urbanistycznego czy planu urbanistycznego, a na koniec planu architektonicznego stworzyć warunki, stworzyć przestrzeń do osiągnięcia, do umożliwiającą realizację tych funkcji. Trzecim elementem jest aspekt ekonomiczny, no wszystko kosztuje. Jako drugi głos zabrał Władysław Król. W swoim wystąpieniu mówił o projektach przyjaznych pieszym w obszarze Śródmieścia, także tych nieudanych. Jak już wykonywaliśmy ten deptak, no to było ten aspekt ekonomiczny spowodował, że zamieniono materiały na trzeci gatunek z tolerancją kostki 3 cm do 10. Także to jest katastrofa. No potem nowy prezydent wymyślił, niszcząc w ogóle ideę, zrobił szpilkostradę. No to jest takie hasło, które degraduje przestrzeń, ale jest jakby odezwą na krytykę jakości tego deptaka. Jako ostatni głos zabrał dr Łukasz Zaborowski, ekspert Instytutu Sobieskiego i prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Pierwszy problem to jest taki, że po prostu Radom w tej chwili, w tym jego śródmieście, niestety jest przeskalowany w stosunku do funkcji, którą pełni w kraju.
Myślę, że dobrze wiemy, o czym mówię. Mówię o tym, że utraciliśmy status wojewódzki między innymi i to było przyczynkiem do tego, że po prostu jako duże miasto mające 200 tysięcy mieszkańców nie pełnimy funkcji, które normalnie takie miasto powinno pełnić. Dzięki którym to funkcjom po pierwsze ludzie mają w czym pracować, po drugie, z całego jakiegoś tam dużego regionu zjeżdżają się ludzie do Radomia, dajmy na to, i tutaj po prostu z tych funkcji korzystają. My tych funkcji wyższego rzędu, funkcji regionalnych, zostaliśmy w dużym stopniu pozbawieni. Problem z zapełnieniem Śródmieścia dotyczy także innych miast w Polsce. Jak każde polskie miasto, od kilkudziesięciu lat prowadzimy taką politykę, która dąży do ułatwienia poruszania się samochodem po mieście. Czyli po prostu popieramy motoryzację w mieście. A dla klienta zmotoryzowanego powstał hipermarket. Ktoś, kto jeździ samochodem, nie będzie robił zakupów chodząc po jakiejś tam ulicy, gdzie chce wszędzie podjechać, bo tak się nie da. W swoim wystąpieniu dr Zaborowski wymienił także czynniki, które jego zdaniem sprawiłyby, że więcej ludzi przebywałoby w przestrzeni miejskiej. Wśród nich m.in. stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych, rozszerzenie strefy ruchu pieszego, utworzenie dogodnych tras pieszych i zwiększenie dostępności komunikacyjnej. W Sołtykowie koło Skaryszewa została otwarta nowa świetlica wiejska. Oddano do użytku także sąsiadujące z budynkiem boisko. Wykonanie obu inwestycji kosztowało nieco ponad 2 miliony złotych. Świetlica wiejska to budynek parterowy o powierzchni prawie 220 metrów kwadratowych. Boisko natomiast ma wymiary 44x22. Na ten obiekt składa się właśnie ta piękna świetlica, jak i to boisko wielofunkcyjne, które mnie najbardziej tutaj cieszy, bo wreszcie młodzież będzie mogła w fajnych warunkach pograć sobie w piłkę i spędzić czas na świeżym powietrzu. Budowa obu obiektów została dofinansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego kwotą 1 200 000 zł. Mamy pełną świadomość, że województwo, które ma, słuchajcie, 314 gmin, a wszystkich miejscowości ma 7,5 tysiąca, 7300 sołectw. Wymaga takiego podejścia, żeby właśnie nie myśleć tylko w kategoriach rozwoju dużych ośrodków miejskich. Nam zależy na tym, żeby warunki życia ludzi również poza ośrodkami miejskimi, tymi dużymi, no były porównywalne. Barbara Czysz, sołtys Sołtykowa, podziękowała za wsparcie przy budowie świetlicy i boiska, ale podkreśliła, że w miejscowości są też inne potrzeby. Liczę na współpracę dalszą w realizowaniu potrzebnych dla nas potrzeb miejscowości. Naszym takim marzeniem było, jest i będzie zawsze budynek nowej szkoły. Myślę, że jako marszałek województwa mazowieckiego nam jeszcze dopomoże, żebyśmy te marzenia nasze się spełniły. Świetlicę wybudowała firma Wiatrobud z Radomia, boisko Dromar z Warszawy, a oświetlenie Stanrex z Sosnowca. To już wszystko w tym wydaniu informacji telewizji Idami. Zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.